Dzień dobry, Łubasi Tarot Spokojnej Ścieżki Koziorożce. Zapraszam na czytanie tygodniowe od 29 kwietnia do 5 maja. Jest to tydzień majówkowy. Zapraszam na rozkład z kart Tarota, kartę pozytywnej inspiracji oraz kartę opiekuńczą na ten czas. Może włączymy lampeczkę. Koziorożce. Koziorożce. Pokażcie proszę kartę. Rozkład na ten majówkowy tydzień. Co dla koziorożców? Może podgłośnię muzykę. Dobrze. Już patrzymy. Koziorożce w tym tygodniu. Koziorożce. Wasze nastawienie do tego tygodnia. Okay. Wasze nastawienie do tego tygodnia. Co w pracy? Co u poszukujących pracy? Co w związkach? Co u was single? I czego nie wiecie, a warto byłoby wiedzieć. Dziękuję za karty. No dobrze, to tak ten sąd ostateczny, to taka wasza centralna wibracja, wasze nastawienie. Już patrzymy. Wy koziorożce w chęci oczyszczenia się z czegoś, uwolnienia. Tydzień podsumowań, bilansu. A gwizdania już na niektóre sprawy i porzucenia tego. Też oczyszczenia jakiejś atmosfery. Może sobie zagracie na tym fleciku i z tą muzyką odlecą wszystkie jakieś problemy, rzeczy, których nie chcecie. I powiecie, a gwiszcz na pryszcz. Już mam tego dosyć, oddalam się, uwalniam się. Jestem wolna energetycznie, mentalnie. To jest też taka chęć w podejścia inaczej, próby zmieniania poglądów, zdania, poszukiwania czegoś nowego, odświeżenia siebie, swojego umysłu, swojej energii. Z nowym takim pomysłem, z nowym poglądem na jakąś sytuację, chęcią pójścia w coś nowego. Chcecie coś tutaj zmienić bardzo, bardzo. W końcu to arkana wielka, coś ważnego. Kolejna arkana wielka w sprawach zawodowych. No może to właśnie sytuacja z tą pracą? Jedne drzwi się zamykają, drugie otwierają. No cóż, skończył się projekt, skończył się staż, praktyka, nie wiem, umowa. A może skończyliście się łudzić i nie chcecie już pracować w tym miejscu, koziorożce? Iść gdzie indziej, bo to nie podoba wam się, nie chcecie tego. Więc się odcinacie. Przechodzicie też jakąś taką wewnętrzną zmianę, transformację, ale też uważam, że to może być prozaiczna sprawa. Na zasadzie jest bilans, podsumowanie miesiąca, zakończenie tego miesiąca, zakończenie projektu, ktoś coś zakończy, zamknie i będzie trzeba z czymś ruszyć od nowa. Okaże się, że właśnie zakończy się coś niewłaściwego, co się działo w pracy. Zawodowo też możecie zaczynać coś ekstra w zupełnie innym miejscu zamieszkania na przykład. Osoby szukające pracy, karta cesarzowej. O, tu koziorożce są tak pewne siebie i swoich możliwości, że albo są osobami nastawionymi na własną działalność, własne przedsięwzięcie, bo po prostu wiecie, ile jesteście warci, macie wystarczające zasoby, żeby ruszyć z własnym przedsięwzięciem. Ale wy też zawodowo bardzo będziecie się po prostu podobać. To, jakie macie doświadczenie, jakie macie podejście. Warto tu zadbać o wizerunek wizualny na rozmowach kwalifikacyjnych. Cesarzowa o tym mówi. I możecie zyskać tę pracę. Jak najbardziej możecie. Wierzycie w siebie, tylko trzeba brać sprawę w swoje ręce, pokazać wszystkie swoje najlepsze cechy, atuty, nie tkwić w starych schematach, tylko z jakąś taką świeżą energią wizualnie, tak jakby jest potrzeba, abyście coś zmienili, że może to pomoże.
Też to, ja wiem, jak to brzmi, ocenianie kogoś poprzez wygląd. Jednak to tak czasami bywa, że jak cię widzą, tak cię piszą na pierwszy rzut oka już w tej pracy. Więc może warto coś zmienić wizualnie w sobie. Jako pomoc, żeby wystartować dobrze, tak? Okej, związki. W związkach kapłanka. Trwałe relacje. Często kapłanka pokazuje poświęcenie się, zwłaszcza kobiety w związku. Poświęcenie kosztem pracy, poświęceniem kosztem własnych potrzeb. Ogromne zaangażowanie. Ale tutaj przy tej karcie odrodzenia, nie mogę jej pominąć, mam wrażenie, że tutaj poczujecie, że chcecie może czegoś innego. Może też was coś olśnić, może się okazać, że ktoś skrywa jakąś tajemnicę, wewnętrzne skrępowanie, wewnętrzny wstyd. I trzeba się z tego wyzwolić, to wyjaśnić, oczyścić. I albo to dąży do zakończenia relacji, bo jest związek jakiś w ukryciu, lub ty odkryjesz jakąś tajemnicę, która ci nie będzie pasowała i będziesz chciała odejść. Albo będziesz chciał przepracować coś, czego się wstydziłeś, że może się nie potrafiłeś odsłonić w związku. Takie nowe podejście, nowa energia tutaj się pokazują w was. Nie wiem, czy też może nie być tak, że z zaufaniem jest tu problem, albo zbyt szybkim odsłanianiem się wobec przyszłych partnerów. No zobaczcie, jak to z wami rezonuje, bo jeżeli zbyt łatwo wchodziliście w relacje, no to warto tutaj być bardziej dyskretną. Ta tajemniczość będzie bardzo kobieca i seksowna, bym powiedziała. W związkach odsłonią się rzeczywiście takie sekreciki, intymne sprawy, które będą wymagały oczyszczenia, uzdrowienia, nawet niejednokrotnie też zakończenia relacji, gdy wyjdzie, że jest związek, jakiś romans, tajemnica. Może wy chcecie się wyzwolić z relacji, którą ktoś trzyma w ukryciu i nie chce o niej mówić. Single. Poznać kogoś możecie, ale od razu nie będzie motyli w brzuchu. To będzie po prostu nowa, świeża relacja, która może wam nową taką furtkę możliwości z czasem pokazać. Wszystkich, których tu poznajecie w siódemce pentakli, mogą w przyszłości okazać się wartościowi i te relacje mogą być cenne w przyszłości. Ale jako tako tutaj romansu i związku romantycznego, zakochania, motyli w brzuchu stricte nie widać. Czego nie wiecie? Czego nie wiecie? Że jest ktoś, że jest jakiś człowieczek zakochany w was, że coś będzie powracać, że idzie do ciebie uczucie, ale musisz być może cierpliwy, cierpliwa, że może jest rzeczywiście ktoś, jakieś zakochanie, skrywanie uczucia, też w związku. Jest jakiś romantyczny koleś, który chce do ciebie podejść, jest zakochany, albo ty jesteś zakochana w kimś. Może też tu być ktoś nowy. Powracają też jakieś historie, tematy. Jeśli coś ci się wróci, to musisz po prostu przyjąć tutaj taką postawę. Rozwiązuję sprawę, oczyszczam się z tego, kończę, zamykam temat. Może zawodowo tutaj o to też chodzi. Pozytywna inspiracja. Pozytywna inspiracja. Więc single, bądźcie cierpliwi, może będzie związek. Może będzie związek. Nie wolno tracić nadziei. A wszelkie nowe znajomości pielęgnujcie, to jest bardzo ważne. Pozytywna inspiracja dla koziorożców na ten tydzień. Tu coś jest. No, karta taka sama jak chyba komuś to poprzednio. Co warto zaopiekować? Pokażcie proszę karty dla koziorożców na ten tydzień majówkowy. Co warto, aby zaopiekowały? Sąd ostateczny się pojawił. Jakieś ważne olśnienie dosłownie też może być. Wskazówki. Pozytywna inspiracja brzmi: nie musisz niczego więcej w sobie zmieniać, ulepszać, ani pracować nad sobą. Jesteś już przecież sobą. Jesteś już przecież sobą. No nie wiem tutaj... Może nie wierzysz w to, że ciebie taką, jaka jesteś, jaki jesteś, naprawdę mogą lubić, pokochać
i niepotrzebnie pracujesz, co by tu jeszcze zmienić, może też kogoś kopiujesz. Nie, tu trzeba być sobą, uwolnić się od tego, wierzyć w siebie. Wskazówki. Proś o rady. Bóg wyjdzie naprzeciw każdej Twojej potrzebie. Rady, wskazówki od jakiejś mądrej, doświadczonej osoby. Może Ty jesteś mądrą, doświadczoną osobą i korzystaj z tej swojej wiedzy, ze swoich doświadczeń, koziorożcu. Okej, życzę Wam wszystkiego dobrego, miejcie się dobrze. Odpocznijcie, jeśli możecie, łapcie słoneczka, spacerkujcie. Wszystkiego dobrego Wam życzę, pozdrawiam serdecznie, no i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.